To u mnie. Ja nas wszystkich wyciszę na chwilę, także. Dobrze. Jest 12:30. Myślę, że możemy zaczynać. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na naszym kolejnym fizycznym kolokwium czwartkowym. Naszym prelegentem dzisiaj jest profesor Włodzisław Duch z Katedry Informatyki Stosowanej naszego wydziału. Ale proszę Państwa, zanim zaczniemy wykład, zanim przedstawię Włodka, chociaż Włodka nie trzeba przedstawiać, ale może są jacyś goście z zewnątrz, to chciałbym, żebyśmy minutą ciszy uczcili pamięć dwóch osób. No jeden to jest Nestor naszej fizyki, pan profesor Andrzej Kosakowski, który no już miesiąc temu odszedł od nas w wieku 82 lat, a druga osoba to jest nasz dużo młodszy kolega Marek Orliński. Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość o jego śmierci. Marek, no nie wiem, 29 lat mniej więcej i był doktorantem w Katedrze Informatyki Stosowanej, także bardzo proszę, żebyśmy ich pamięć uczcili minutą ciszy. Bardzo, bardzo dziękuję. To przechodzimy teraz do naszego kolokwium, naszego seminarium. Tak jak wspominałem, prelegentem jest profesor Włodzisław Duch. Oprócz tego, że Włodek jest z Katedry Informatyki Stosowanej na naszym wydziale, pracuje w Katedrze Informatyki Stosowanej na naszym wydziale, jest też kierownikiem Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii na naszym Uniwersytecie. I kilka słów o Włodku. To będzie troszkę może wymieszane. Przez wiele lat pracował jako, oprócz tego, że oczywiście u nas na UMK, to pracował też jako visiting professor na Wydziale Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Technologicznego Nanyang w Singapurze. To tak w latach 2003-2012. A tak historycznie to ukończył studia jako fizyk teoretyk w 1977 roku. Później doktorat, no też fizyka, ale to już bardziej chemia kwantowa w 1980 roku, a habilitacja z matematyki stosowanej. No w międzyczasie po doktoracie pracował na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles przez chyba 2 czy 3 lata. Później no w wielu miejscach na świecie, między innymi w Instytucie Astrofizyki Maxa Plancka w Monachium, Instytucie Technologicznym na uniwersytetach w Tokio, RIKO i chyba MEI, nie wiem jak to się czyta, w Japonii, a także na Uniwersytecie Florydy w Gainesville w Quantum Theory Project. Oprócz tego jeszcze Uniwersytet Alberty w Edmonton w Kanadzie, no i w wielu miejscach. Z innych takich rzeczy, oprócz naukowo, też się udziela administracyjnie, bo w latach 2012-2014 pełnił funkcję prorektora do spraw badań naukowych i informatyzacji na naszym uniwersytecie, a przez jakiś czas w 2014 roku i 2015 roku był wiceministrem, czy to się podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Główne obszary zainteresowań, no to początkowo fizyka komputerowa, molekularna, później inteligencja obliczeniowa, no i informatyka neurokognitywna. Co tutaj jeszcze? A właśnie, od 2013 roku rozwija laboratorium neurokognitywne na UMK, tam badając między innymi teoretyczne i eksperymentalne procesy badawcze. Już wielokrotnie słyszeliśmy wykłady Włodka,
A tutaj poprosiłem go, żeby nam troszkę powiedział o sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach, czy w fizyce, czy w innych działkach. Włodku, oddaję Ci głos i ekran. Dziękuję bardzo i no niepotrzebnie długie wprowadzenie, niestety, co nam czas zabiera, ale zaraz, bo zamiast mi się pokazać, to się schowało. No dodam ci te 5 minut. Dobrze, ale chciałem Państwu rzeczywiście opowiedzieć o tym, co się dzieje w sztucznej inteligencji i na pograniczu neuronauk, czyli tym obszarze, który nas najbardziej może w tej chwili ekscytuje. Więc zacznijmy od tego właśnie, że mamy teraz to Uniwersyteckie Centrum Doskonałości i w ramach tego mamy też jeszcze zespół Dynamika, Analiza Matematyczna i Sztuczna Inteligencja. Troszkę taki dziwnie sklecony, ale w tym mamy taki zespół Neuroinformatyka i Sztuczna Inteligencja, gdzie się zajmujemy właśnie na froncie różnych dyscyplin naukowych, czyli badań nad mózgiem i sztucznej inteligencji, zagadnieniami, jak zrozumieć, co się w mózgu dzieje i jak to naprawić czasami. No i ostatnio udało mi się właściwie w sekcji nauk obliczeniowych Komitetu Informatyki PAN doprowadzić do tego, że sekcja się przezwała bio i neuroinformatyki, bo nie mamy tożsamości takiej dziedziny, ona się dopiero będzie rozwijać, chociaż na świecie jest bardzo rozwinięta. Wodek, przepraszam Dobrze. Bardzo, zanim dalej, coś wnietuje górną część ekranu u Ciebie, tam masz chyba jakieś okno otwarte czy coś takiego. Nie mam. Tutaj ja nie widzę, tam gdzie były te epoki rozwoju cywilizacji, w górnej części ekranu coś zasłania, gdybyś to zechciał. Tak, czekaj, no to teraz się schowało. Teraz dobrze, o, teraz będzie lepiej. Dobrze będzie, tak? Dobrze. Tak, może być. No, dziękuję za uwagę. Rzeczywiście czasami się tak robi. Może na początek taka ogólna refleksja, że jesteśmy naprawdę w nadzwyczajnym momencie w historii rozwoju świata i cywilizacji i no, może nie każdy to dostrzega, ale jeśli cofnąć się wstecz te parę tysięcy lat, to dominowało myślenie magiczne i to właściwie wszystkie te formy myślenia nadal są obecne w społeczeństwie. Myślenie magiczne, jak wiemy, w Afryce bardzo dobrze się czuje, ale też w Polsce również. Ludzie sobie wyobrażali, że to, co się dzieje, to są kaprysy bogów, fatalizm, prawda? Bogowie pociągają za sznurki, człowiek nie jest w stanie nic robić. Następnie gdzieś 2500 lat temu zarówno w Indiach, jak i w Grecji zaczęto myśleć o przyczynowości i o tym, że empiryczne obserwacje nam coś powiedzą. I zaczęła się tworzyć wiedza opisowa i ta wiedza opisowa tak naprawdę dopiero kiedy powstała teoria Kopernika, a później właściwie Newtona i fizyka się zaczęła rozwijać, ustąpiła temu, że zaczęto myśleć o mechanizmach i teoriach, gdzie można było coś zweryfikować matematycznie i statystycznie. No i gdzieś przy końcu dopiero XX wieku zaczął się rozwijać nowy rodzaj nauki, jak Wolfram to nazwał, czyli to, że symulacje komputerowe potrafią tworzyć alternatywne światy i potrafią nam pokazać, jakby ten świat mógł inaczej wyglądać. Następnie gdzieś tam na początku XXI wieku na dobre rozkręciło się szukanie informacji z danych. Duże dane, tak zwane gromadzenie, dostęp do wszystkich informacji. No i powoli sztuczna inteligencja zaczęła wspierać ludzkie myślenie, jak zaraz zobaczymy. A teraz mamy okres taki, kiedy z jednej strony właśnie to wsparcie naszego myślenia się staje bardzo istotne, ale też pojawia się powoli autonomiczna sztuczna inteligencja, która, no, jak się zaraz Państwo przekonacie, ma nadludzkie możliwości. IBM tak je przedstawia 5 paradygmatów. Paradygmat rozwoju nauki empiryczny, teoretyczny, symulacyjny i wiedzy z danych, a teraz przyspieszonych odkryć, tak to nazywają. Dzięki temu, że mamy super modele sztucznej inteligencji, począwszy od IBM Watsona, a ostatnio Google Mixture of Experts, które są coraz bardziej złożone. No dobrze, pytanie, co to jest ta inteligencja? Czy to tylko to, czego jeszcze nie potrafią sztuczne systemy? No, jeśli popatrzeć na książki z lat 70., to naprawdę wielu filozofów wypisywało, czego inteligencja sztuczna na pewno nie zrobi. Ja sam pamiętam, jak mnie wyśmiewali różni koledzy, że nie jest to dziedzina nauki w ogóle.
No ale zostawmy to, bo jak Państwo widzicie po tych karteczkach tutaj, to znaczna część tego, co kiedyś myślano, że się nie da zrobić, to już leży tutaj skreślona, prawda, i no, coraz lepiej potrafi się z tym robić sztuczna inteligencja. Na przykład tylko ludzie rozpoznają twarze i rozpoznają innych, prawda, co wiemy niestety nie jest prawdą. No to próbujmy zdefiniować sztuczną inteligencję, bo jest 100 różnych definicji, prawda, i prasa, nawet Unia Europejska też wymyśla jakieś takie dziwolągi. Tymczasem z punktu widzenia tego, co robią informatycy, no to jeśli coś ma algorytm efektywny, to po prostu to zaprogramujemy i to jest normalna informatyka, ale jeśli jest jakiś problem, dla którego nie ma efektywnego algorytmu, bo ten problem się staje zbyt złożony, bo czas potrzebny do rozpatrzenia wszystkich możliwości może być bliski nieskończoności, no to wówczas mówimy o tym, że potrzebujemy jakiegoś rozwiązania wymagającego inteligencji, bo niektórzy ludzie potrafią sobie z takimi problemami radzić, prawda? Czyli jeśli nie ma efektywnych algorytmów, potrzebujemy inteligencji i wtedy dostosujemy metody, które często opierają się na wiedzy. Dawniej sztuczna inteligencja to była głównie oparta na modelowaniu wiedzy. Ludzie wiedzę, którą sami zdobyli, jakoś wprowadzali do różnych struktur takich w komputerze, w symboliczny sposób ją zapisywali. No i to się zajmowało głównie rozumowaniem na poziomie koncepcyjnym. No ale jak wiemy, żeby rozumować koncepcyjnie, to najpierw trzeba by rozwiązać problem dotyczący percepcji, rozpoznawania obrazów, odkrywania wiedzy, którą dzięki temu, że mamy zmysły, jesteśmy w stanie jednakże postrzegać ten świat w sposób kategoryczny, czyli patrzymy na różne kategorie obiektów, a nie na, nie wiem, pobudzenie nerwów, prawda? Dzięki temu potrafimy rozwiązywać różne sprawy. No i to się okazało bardzo trudne, ale różne metody takie subsymboliczne czasami, jak mówimy, takie jak wielowarstwowe sieci neuronowe, potrafią sobie z tym radzić i dzięki temu mamy w tej chwili zarówno rozwiązany problem tych podstawowych czynności poznawczych związanych z percepcją i sterowaniem, jak i tych no, właśnie wymagających rozumowania, myślenia i analizy na poziomie koncepcyjnym. No i czasami Państwo słyszycie właśnie o tym, że będą technologie neurokognitywne, tak jak żeśmy nazwali to nasze laboratorium. No neuro, bo właśnie sieci neuronowe i to, co mózgi robią, są tutaj najważniejsze, a kognitywne od cogito, prawda, czyli poznanie, bo dotyczą tego, że chcemy funkcje poznawcze jakoś za pomocą tych sieci symulować i modelować. No i czasami też Państwo słyszycie, że potrzebna jest regulacja sztucznej inteligencji, bo niebezpieczne to, tamto i tak dalej. I to jest zupełne nieporozumienie, bo to jest mówienie o regulacji sztucznej inteligencji, to jest tak jak mówienie o regulacji matematyki. Można regulować konkretne zastosowanie, prawda? Jeśli mamy samochód autonomiczny, no to oczywiście, żeby go dopuścić do ruchu, to trzeba jakieś regulacje spełnić i trzeba zrobić mnóstwo testów, ale to nie jest regulacja sztucznej inteligencji czy regulacja nauki, prawda? To jest regulacja konkretnego zastosowania. Gdzie możemy używać rozpoznawania twarzy na przykład, to sobie można ustalić i prawne przepisy wprowadzać, ale nie można regulować algorytmów. No dobrze, nie będę Państwu omawiać historii, bo ona jest dość długa. Pierwsza fala, tak jak to określa DARPA, czyli Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Obronnych. Pierwsza fala to była ta klasyczna sztuczna inteligencja, gdzieś tam właśnie od roku 80 zaczęto tworzyć systemy regułowe, czy systemy ekspertowe, jak żeśmy je nazywali, a czasem się mówi o dobrej, klasycznej, good old fashioned AI, GoFi, prawda? Potem się pojawiła 20 lat temu ta druga fala, duże dane, podejście statystyczne, duże moce obliczeniowe, knowledge discovery in data, to się nazywało KDD też, prawda? Dużo żeśmy w tym pracowali przy końcu lat 90. sami. No i teraz mamy tą trzecią falę, jak to określa DARPA i programy DARPY są wszystkie, się odwołują do tego pojęcia trzeciej fali, gdzie z jednej strony właśnie postrzegamy i uczymy się, a z drugiej strony robimy abstrakcję tego, co widzimy i stosujemy te abstrakcje, czyli pojęcia, konceptualne rozumienie we wnioskowaniu i rozumowaniu. Czyli mamy w tej chwili postrzeganie, uczenie się, abstrakcje, rozumowanie. Ale do tego jeszcze w ostatnich latach, właściwie od 2014 roku, doszła jeszcze
wyobraźnia i sterowanie. Wyobraźnia dlatego, że pojawiła się taka technologia, którą się nazywa GAN w 2014 roku, Generative Adversarial Networks, czyli sztuczna wyobraźnia, taka można by sobie powiedzieć. Generatywne sieci, adversarial się źle tłumaczy, ale można powiedzieć, że one są zwodnicze, bo one usiłują zwieść inne sieci, z którymi konkurują niejako, czy raczej usiłują je oszukać, dzięki czemu te inne sieci się coraz bardziej doskonalą na tym oszustwie. Jeśli popatrzymy na rozwój technologii, to co roku Gartner publikuje taki cykl tego, co się staje modne i istotne. I takie technologie, które się pojawiają w 2020 roku, to ich cykl zawierał 12 różnych rzeczy związanych ze sztuczną inteligencją, więc się pojawia bardzo dużo inteligencji. Niektóre są w tej chwili na szczycie, powiedzmy embedded AI czy explainable AI, inne dopiero się pojawiają i wznoszą, inne już troszkę może zaczną opadać, takie jak ontologie i podejścia graficzne, a tutaj się robi takie plateau produktywności, czyli w pewnym momencie już nie myślimy o tym, że używamy sztucznej inteligencji, tylko staje się to częścią wszystkiego, co używamy, wszelkiego rodzaju programów. Też można wspomnieć o tym, że światowa World Economics Foundation, prawda, czyli forum światowe ekonomiczne zaczęło mówić o czwartej rewolucji przemysłowej i tutaj rzeczywiście oprócz takich rzeczy jak właśnie zaawansowane materiały, to jest sztuczna inteligencja, robotyka, ale też nauki behawioralne, rozszerzenie możliwości ludzkich, wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość, medycyna precyzyjna, neuronauki. Widać, że to neuro i to kognitywne zaczyna ze sobą dość mocno się łączyć. No i jeśli popatrzymy właśnie, to tak, no algorytmy to jest jedna rzecz, prawda? Informatyka, inteligencja obliczeniowa czy sztuczna, uczenie maszynowe, sieci neuronowe to jest to, co próbujemy robić, ale możemy to robić dzięki temu, że mamy nanotechnologię, że fizyka kwantowa pozwala nam budować coraz bardziej złożone struktury, coraz bardziej podobne również systemy neuromorficzne, że potrafimy wykorzystać to, rozumiejąc troszkę te nasze kognitywne funkcje, czyli to, co mózgi robią. No i wreszcie mamy różne biologiczne rozwiązania, które się też zaczynają pojawiać. Ta neuromorficzna przyszłość, no wiecie Państwo, że komputery, czyli maszyny Turinga, to nie jest to, co robią mózgi. Mózgi nie mają synchronicznego zegara, tylko są zupełnie inaczej zorganizowane. I dlatego ludzie zaczęli robić takie obwody scalone, które przypominają mózgi, czyli każdy element, każdy taki pseudoneuron, który jest akurat w tym chipie, o którym tutaj wspominam, czyli True North IBM-a, to jest element, który jest przez około 500 równoważników tranzystorów modelowany. To taki element jest połączony z 256 różnymi, prawda? Czyli no, ma jakby dużo wejść, podobnie jak neurony. Neurony mają co prawda zwykle około 80 tysięcy, a niektóre nawet 100 tysięcy, no ale to już jest dość dużo, bo na ta ściana, którą tu Państwo widzicie, to jest 1024 chipy, to jest 1 miliard neuronów i 256 miliardów synaps. I to wszystko zużywa 300 watów, czyli dużo mniej niż suszarka mojej żony. I to ma moc obliczeniową, porównywalną z 1/4 mózgu goryla czy 1/6 szympansa. I to jest stara technologia sprzed 5 lat, bo w tej chwili, w zeszłym roku, pojawiła się na przykład pojawił się taki chip firmy Cerebras, który ma 1200 miliardów tranzystorów w dużo nowszej technologii. Więc mamy integrację tego nano, neuro, info i cogni i pojawiają się różne akceleratory, które potrafią robić rzeczy na poziomie złożoności zbliżonym do naszego mózgu, które dopiero uczymy się kontrolować tak naprawdę, ale już są. To jest jeden kierunek. Drugi kierunek to jest taki, że te wszystkie nanotechnologie doprowadzają do tego, że jest coraz więcej ciekawych metod przetwarzania informacji i w związku z tym powoli zaczynają się tworzyć tak zwane hybrydowe chmury. Ostatnio mieliśmy zebranie w ICM-ie, czyli naszym warszawskim tym, prawda, Instytucie Modelowania Komputerowego i Matematycznego. Oni w te hybrydowe chmury jak najbardziej chcą też wchodzić jako ośrodek superkomputerowy, gdzie mają być bardzo różne metody obliczeń, zupełnie nowy typ komputerów typu data flow na przykład, no, komputery na tych FPGA to już od jakiegoś czasu są. Dużo się mówi oczywiście o kwantowych obliczeniach, ale też neuromorficznych.
mnóstwo nowych rzeczy. Europa ogłosiła konkurs taki, Unia Europejska, i Open Science Cloud zaczyna powstawać już od 2018 roku. CERN wygrał przetarg na stworzenie takiej chmury, którą nazywają Helix Nebula Science Cloud. W Ameryce również w Oak Ridge National Lab zaczęto tworzyć tego typu rozwiązania hybrydowe. Akurat miałem tam okazję być 1,5 roku temu w Oak Ridge National Lab. I powstają wielkie konsorcja, na przykład konsorcjum covidowe, High Performance Computing. To jest konsorcjum, w którym mamy do dyspozycji z laboratoriów amerykańskich, tych wielkich, NASA, NSF-u, NIH, ale też firm prywatnych, czyli takie prywatno-publiczne konsorcja, Amazon, Google, Dell, Microsoft, Intel, Nvidia, duże też organizacje takie jak Riken w Japonii, prawda, się do tego dokładają. Mamy do dyspozycji 50 tysięcy GPU, czyli tych kart graficznych, prawie 7 milionów rdzeni w tym wszystkim, 600 petaflopów, 100 różnych projektów, dużo właśnie członków konsorcjum, mnóstwo projektów związanych z taką biologią molekularną i medycyną molekularną. No i co się stało takiego w sztucznej inteligencji dzięki temu, że mamy te wszystkie zabawki i coraz lepiej rozumiemy, jak je wykorzystać? Otóż w 1997 roku, jak Państwo pamiętacie, Blue wygrał z Kasparowem w szachy. To był zupełny szok, bo do tej pory ludzie myśleli, że szachy to jest jednak pewien wyznacznik wysokiej inteligencji, że maszyna taka nigdy nie będzie mądra. W tej chwili no, człowiek, który ma powiedzmy najwięcej punktów takich w ELO, tak zwanych punktów szachowych, ma poniżej 2900, a maszyny mają 500 punktów więcej, prawda? Więc zupełnie są poza ludzkie możliwości tych maszyn. W 2016 roku AlphaGo wygrała w Go z mistrzem koreańskim, a rok później z mistrzem chińskim, mistrzem świata w Go. Mówiono, że to nam zajmie 100 lat, że nie, to sztucznej inteligencji to prawdziwej jeszcze nie ma, jeszcze 100 lat, prawda? Okazało się, że nagle się udało to zrobić, jak Państwo zaraz zobaczycie, bez wiedzy ludzkiej, która jeszcze była włożona bardzo mocno w te programy szachowe. Udało się rozwiązać problem percepcji, czyli rozpoznawania twarzy, obrazów, opisów wideo, cech osobowości, jak i wielu innych rzeczy, o których zaraz powiem. Strategia i sterowanie również daje się to w grach takich jak poker, czy grach takich strategicznych typu Dota 2, StarCraft i tak dalej zrobić, gdzie się zespołowo gra, gdzie jest mnóstwo różnych możliwości, to są gry w znacznej mierze otwarte. Eksperymenty naukowe ludzie zaczęli w pełni automatyzować. Na przykład w 2015 roku udało się odkryć ścieżki genetyczne i sygnałowe pozwalające na regenerację płazińców. Jak się tego płazińca przetnie na pół, to on sobie odrasta obydwie połowy. Jak to się dzieje na poziomie molekularnym? No to jest właśnie to, co wymaga mnóstwa eksperymentów i hipotez, i to wszystko się dało zautomatyzować. No i w tym roku, w listopadzie ubiegłego już roku, AlphaFold 2 zrobiła wielki postęp w zwijaniu białek, co zaraz opowiem. W robotyce w 2020 roku zobaczyliśmy taki parkour, jak i fikołki, które robi Boston Dynamics robot Atlas. Autonomiczne pojazdy na drogach gdzieniegdzie się pojawiają, ciężarówki w Ameryce, prawda, jeżdżą autonomicznie. Powoli się ten ruch autonomicznych pojazdów będzie rozszerzał. Kreatywność i wyobraźnia, zaraz Państwo też zobaczycie przykłady, prawda, zarówno w muzyce, jak i w sztuce, jak i inne. W języku, czy do rozumieniu języka nastąpił ogromny postęp, od kiedy IBM Watson wygrał w taką grę, gdzie trzeba było właśnie na dowolne pytanie odpowiedzieć w specyficzny sposób, czyli grę Wabank w Polsce nazwaną, i wygrał tutaj z tymi dwoma panami, Kenem i Bradem, także ich sumaryczna wygrana była o połowę mniejsza niż Watsona. A od tego czasu IBM się przestawił na cognitive computing, prawda, jak to nazwali, czyli kognitywne obliczanie, nie mówili o sztucznej inteligencji. W 2018 roku ten ich Watson Debater wygrał z filozofami w takich formalnych debatach, jakie się organizuje w Oxfordzie czy w Cambridge. W 2020 roku na 100 tysięcy pytań z takiej bazy, na której się to testuje, system BERT przebił niejako możliwości ludzkie w odpowiadaniu sensownym na pytania.
No i wreszcie mamy kierunek taki cyborgizacji, czyli tego, że się pojawiają interfejsy mózg-komputer i powoli będzie się pojawiać optymalizacja tego, jak mózgi działają, chociaż jeszcze tego może nie widać. A to się wszystko na dobre zaczęło może w 2008 roku, kiedy zaczęto stosować takie pojęcie Artificial General Intelligence, czyli szeroka inteligencja. Do tego czasu no, mieliśmy super programy do gry w szachy, które tylko potrafiły grać w szachy. Teraz te programy są w stanie nauczyć się wszystkiego od zera. Na przykład AlphaGo, które wygrało z poprzednim AlphaGo, i to AlphaGo Zero jest zero, dlatego że nie ma tam żadnej wiedzy ludzkości, tylko maszyna gra z innym programem, prawda, AlphaGo, i polepsza swoje możliwości. No jak widać, wygrała najpierw z Lee Sedolem, a potem z chińskim czempionem Kejie. I kiedy ona wygrała w 2017 roku, to Chińczycy zaczęli władowywać ogromne pieniądze w sztuczną inteligencję. Jest taka książka Sztuczna inteligencja, rewolucja prawdziwa, Kai-Fu Lee po polsku, którą warto przeczytać. Tysiące lat ludzkiego doświadczenia dotyczące takiej gry strategicznej jak Go zostało odkryte w ciągu paru dni przez maszynę, która osiągnęła nadludzkie możliwości, grając sama z sobą. No. No i to jest zasadnicza zmiana. Jeśli chodzi o percepcję, okazuje się, że tak, no, automatyczna analiza zdjęć no, wykrywa takie własności fizyczne jak płeć, wiek, rasę, może określić nawet nasz indeks BMI, czy może określić, czy nie mamy jakiejś choroby może. A tu niespodzianka. Okazało się, że emocje można lepiej rozpoznawać niż ludzie to potrafią robić. Cechy charakteru, skłonności kryminalne, preferencje religijne, polityczne i seksualne. Wszystko z twarzy się lepiej odczytuje niż robią to ludzie. Tego się naprawdę nikt nie spodziewał. I na przykład podział na mężczyzn homo i hetero. W 91% maszyna z 5 zdjęć na osobę jest w stanie odczytać. Kobiet w 83%, kobiety się jakoś bardziej maskują. Ale oceny 35 ludzi, którzy się na tym niby znają, są poprawne w zaledwie 61% dla mężczyzn i 54% dla kobiet, czyli prawie zgadywanka, prawda? Analiza ponad miliona zdjęć doprowadziła do poprawnego określenia preferencji politycznych, czy są ludzie liberalni, czy konserwatywni, w 72% przypadków. Tymczasem analiza, którą ludzie robią, to daje tylko 55% poprawnych odpowiedzi. Tendencje kryminalne, okazało się, że na zdjęciach 5000 więźniów i 5000 osób kontrolnych niejako, w takich wszyscy Chińczycy Han, 97% dokładności udało się uzyskać. Pracę co prawda wycofano, bo nie było zgody komitetu etycznego, ale narobiła dużo szumu. Czy to możliwe, że wszystko siedzi w twarzy? No, no są różne artykuły, takie jak na przykład Michała Kosińskiego, psychometryka z Warszawy, który trafił na Stanford i robi tam takie analizy twarzy. I dla miliona ponad osób w sumie w Stanach Zjednoczonych, tu mamy w Kanadzie, w UK i druga grupa facebookowa w Stanach Zjednoczonych, no mniej więcej podobne rezultaty się osiąga. Zwróćcie Państwo uwagę, tu mamy ludzi, którzy określają cechy osobowości, orientację seksualną albo polityczną i to jest na poziomie 55-7%, prawda? I tu mamy algorytmy, które określają te preferencje na poziomie no, zdecydowanie wyższym, prawda? Jeśli chodzi o emocje, 83%, orientacja seksualna 76%, prawda? W stosunku do ludzi, którzy się trzymają no, blisko zgadywanki 57%, 56% może, prawda? Nadludzkie możliwości. Sterowanie robotami. No kiedyś te roboty człapały i w ogóle były niemrawe, nie potrafiły chodzić po schodach, a tymczasem mamy teraz coś takiego, jak robot Atlas, prawda? Przez dłuższy czas była zabawa w to, co nazwano inteligencją behawioralną, czyli próbą, to jest duży, ciężki robot, proszę Państwa. Ostatnio został wyposażony w broń niestety, także źle to wróży. Inteligencja behawioralna to jeszcze pomysł Turinga z roku 50, że trzeba robota uczyć tak od niemowlęctwa. Jest kilka projektów takich, począwszy od pierwszego projektu na MIT, robota Cog, Rodneya Brooksa, do obecnych projektów iCube, które są w Europie. Wyobraźnia, czyli te zwodnicze sieci generatywne, prawda? No, pomysł jest dość prosty. Jedna sieć generuje fałszywe przykłady i zniekształca dane treningowe, druga ocenia, czy to prawdziwe dane. I w ten sposób, no właśnie,
można coraz bardziej doskonalić tą sieć, która usiłuje tworzyć fałszywe dane, bo ta druga jej mówi, to są fałszywe, popraw się, prawda? W efekcie w 2014 roku można było robić takie obrazki, a w 2017 już hiperrealistyczne obrazki. Można z tekstu właściwie, jak maszyna już ma tą wyobraźnię, można podać taki opis tekstowy i maszyna zaczyna nam tworzyć czy wyobrażać sobie, że no jest to ptak, który ma niebieskie kolory i białe piórka i krótki dziób, prawda? I powoli to zaczyna przypominać rzeczywistość. No ale też można ożywiać różnego rodzaju obrazy. Z jednego obrazka, na przykład Monalizy, ludzie są w stanie w tej chwili zrobić różne pozycje i pozwolić jej sobie się wygadać. Są różne właśnie pomysły takie, jak tutaj zmieniać na przykład klasyczne obrazy, czy ożywić klasyczne obrazy kompozytorów, zmieniać i tak dalej. No i tu Państwu pokażę zabawną rzecz, bo sztuczna inteligencja potrafi nam zmienić płeć i to bez żadnych pigułek, które, jak nasz rzecznik praw dziecka twierdził, się wrzuca do tornistrów dzieci. Wystarczy nacisnąć guzik i proszę. I oto sztuczna inteligencja zmienia płeć. No i to niedługo usłyszymy od polityków pewnie, co się takiego dzieje. No i teraz niestety również wideo się daje zrobić całkiem realistycznie. Posłuchajcie Państwo, co mówi Boris Johnson. Ups, przeskoczył mi Boris Johnson, już wracam. And that's why should you believe me, much like Odysseus and his encounter with Cyclops Polyphemus, I too am nobody. I am a fake bear. A deep fake to be precise. To jest deepfake, tak. I naprawdę realistycznie ostatnio też Tom Cruise krąży po sieci, realistycznie zrobione bardzo takie wideo. Być może, że aktorów już niedługo nie będziemy potrzebować, ale w każdym razie znane powiedzenie zobaczyć znaczy uwierzyć, przestaje mieć już zupełnie podstawy. Raczej ci, co zobaczyli, nie uwierzyli, to są ci, którzy nie są naiwni, nie dają się nabrać, prawda? W każdym razie tych narzędzi coraz jest więcej. Każdy sobie może robić taki deepfake, dodać ekspresję, imitując głos i tak dalej. Te deepfake are getting real. Widzicie Państwo tu dużo linków, bo ja to wystawiam na swojej stronie i możecie tam sobie poklikać i poszukać różne rzeczy w tych linkach, bo nie mamy czasu, żeby wszystko Państwu opowiadać. Philip Dick napisał tą słynną książkę, na podstawie której powstał film Blade Runner, czy Androidy śnią o elektrycznych owcach. No i teraz niestety już śnią. Na przykład właśnie to jest sen Google Deep Dream, prawda? Zupełnie fantastyczne krajobrazy można sobie tworzyć w takich właśnie systemach generatywnych. Jest cała galeria tutaj takich różnych stylów artystycznych. Można sobie portrety różne fajne robić samemu albo właśnie jakieś chmury takie, które przybierają różne postacie i tak dalej. Dobra, kreatywność. No to oczywiście tworzenie różnych obrazów czasami może być bardzo kreatywne. Ale też jeśli chodzi o na przykład kompozycje muzyczne, to AI Virtual Artist, czyli AIVA, została zapisana do Stowarzyszenia Autorów, Kompozytorów i Wydawców Muzycznych Francji, takiego ZAIKS-u tamtejszego, czyli SACEM-u. I jest tam 239 kompozycji i utworów, które możecie Państwo obejrzeć. Ma też swój kanał na YouTube, ma też swój kanał na SoundCloud, Spotify, Apple i tak dalej. Wiele płyt, które tu Państwo widzicie, skomponowanych przez AIVA, wykonywanych również przez orkiestry. W jednym przypadku nawet postawiono dyrygenta robota, żeby zwiększyć wrażenie. To, że to nadchodzi, to było widać kilkanaście lat temu. Ja sam napisałem w takim czasopiśmie IEEE Computational Intelligence Magazine o intuicji, a wglądzie wyobraźni i kreatywności w sztucznych systemach. No i właśnie, zwijanie białek, proszę Państwa, to jest coś, co nas też zaszokowało, dlatego że jak widać tutaj, jeszcze w 2016 roku no, 40% poprawnych, czy 40% struktur, które przedstawiono w konkursie, udało się tak przeanalizować, że struktura trzeciorzędowa, czy przestrzenna tego białka była mało odróżnialna od tej eksperymentalnej. I oto nagle w 2020 roku pojawia się AlphaFold 2, gdzie ponad 2/3 struktur dało się z dokładnością równoważną eksperymentalnej zrobić, gdzie właśnie wynik w konkursie to jest 88. No skok prawie dwukrotny, a nawet ponad dwukrotny, który jest zupełnym szokiem. Czyli przewidywanie struktur białek na podstawie sekwencji aminokwasów
aminokwasów, który jest podstawą poszukiwania białek i projektowania leków o pożądanych własnościach, nagle stało się no, zupełnie możliwe, chociaż dłuższy czas tym ludzie walczyli. No to jeśli zajrzeć do Centrum Nauki Kopernik, zobaczycie Państwo tam takie dwa roboty Tespian i one sobie rozmawiają, prawda, pytając się, czy te inteligentne bladawce to w ogóle jest możliwe, żeby inteligencja z mięsa mogła się wziąć, prawda? No, kto wie, czy taka przyszłość nas nie czeka. Otóż ponieważ tych programów do tworzenia różnego rodzaju aplikacji robi się strasznie dużo, no to mamy teraz do czynienia z setkami algorytmów i tysiącami aplikacji i wystarczy sobie wybrać metodę i programy nas prowadzą niejako za rączkę do celu, pozwalając na robienie fantastycznych aplikacji bez żadnego zrozumienia, co jest w środku. Myśmy to obserwowali, kiedy ja się jeszcze zajmowałem chemią kwantową. Człowiek musiał znać jednakże analizę numeryczną, różne algorytmy podstawowe, żeby być w stanie robić programy, używać programów. No a potem się pojawił Gaussian i całe mnóstwo innych, gdzie każdy chemik, który nie miał żadnego pojęcia, co tam w środku, mógł je wykorzystać. To powoli się tak robi również z uczeniem maszynowym. Na czym to wszystko polega? No, tak naprawdę to w 1959 roku Selfridge przedstawił taki model, który nazwał pandemonium, prawda? Czyli tego, że jeśli mamy jakiś obraz na wejściu, to tutaj mamy no, wejściowe informacje wprowadzane do systemu. I ten system zaczyna wyszukiwać tam proste elementy. Kreska taka, kreska taka, kreska taka. Następnie mamy kolejną warstwę. To są demony cech. Te demony kognitywne już próbują patrzeć, jakie kreski się pojawiły, w jakiej kolejności może. Dzięki temu możemy to poskładać. Na przykład A ma kreskę w lewo, kreskę w prawo i jeszcze kreskę poziomą. Prawda? Te trzy wpływają na A. No, a te mają troszkę mniej kresek, więc się słabiej wzbudzają. Ten najgłośniej krzyczy. Jak najgłośniej krzyczy, to demon decyzyjny woła, aha, to jest A. I to tak mniej więcej działa w tej chwili w sieciach neuronowych, z tym, że oczywiście dużo bardziej wyrafinowanie. Bierze się obrazy, bierze się kawałeczek tych obrazów, prawda, jest taki subsampling, czyli wybieramy fragmenciki, te fragmenciki następnie robimy sobie takie mapy, następnie upraszczamy informacje w tych mapach, czyli robimy konwolucje z różnymi filtrami. I jak patrzymy, co w tej sieci się dzieje, no to widzimy, że im wyżej, tym bardziej złożone się pojawiają obrazy. Czyli na początku znowu rozbijamy to na drobne fragmenciki, a potem z tych fragmencików konstruujemy bardziej złożone. A jak już mamy te bardziej złożone, to na końcu jest pewna kategoria, która mówi, to jest twarz tego i tego osobnika. No oczywiście możemy to bardzo komplikować w różny sposób, no, robiąc takie wielowarstwowe sieci, w których każda warstwa to są funkcje, które przyjmują informacje z tych warstw poprzednich, przetwarzają je w odpowiedni sposób. Ten cały pomysł na transformation-based learning, czyli uczenie oparte na transformacji i szukania no, współczynników takich adaptacyjnych, no, to rozwijał się długie lata. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że to nie jest to, co mózgi robią, prawda? W mózgach mamy oscylacje, mamy różne rytmy, mamy mikrowody, które sobie oscylują. Nie wiemy, jak używać oscylatorów do obliczeń. To jest bardzo duże uproszczenie, w którym zamiast mieć takie porządne neurony, które wysyłają impulsy i sobie zliczają, takich modeli też jest, ale mało praktycznych. Mamy bardzo uproszczone modele, które właściwie są neuronami punktowymi, mówiące, no jest dużo wejść, są wyjścia, i wejście z wyjściem jest powiązane przez prostą funkcję progową. To może być taka funkcja sigmoidalna, to może być funkcja taka, że jest 0, 0, a potem liniowa, funkcja relu bardzo popularna. Niewiele to ma wspólnego z modelami biofizycznymi, aczkolwiek troszkę, żeby rozumieć, co mózgi robią, jak reagują na leki, no to potrzebujemy modeli biofizycznych. Jeden z dobrych pomysłów, jak takie modele rozwijać, to był pomysł Marvina Minskiego. W 1986 roku napisał książeczkę taką The Society of Mind, bardzo oryginalnie napisana, mianowicie taka, że no, jest wiele problemów, których takie sieci wielowarstwowe zwykłe nie rozwiążą i tak naprawdę trzeba je rozwiązać w ten sposób, że tworzymy wiele różnych modułów, w których każdy się specjalizuje, robiąc jakąś prostą funkcję. Inteligencja pojawia się stąd, że jest wiele różnych wytrenowanych funkcji,
które się nam mogą w mózgu pobudzić, rozwiązując bardziej złożone problemy i współdziałają ze sobą. Więc w związku z tym wymyślił, że nie można patrzeć na umysł jako na monolit, że patrzymy na to jako zbiór takich właśnie agentów, jak to nazwano, i stąd systemy wieloagentowe, które realizują ten pomysł. I te systemy wieloagentowe można właśnie w różny sposób klasyfikować, począwszy od tego, że mamy proste neurony, mało parametrów, przez bardziej złożone mikrowody, które już mają więcej lokalnie wiedzy i się ze sobą porozumiewają, ale nadal są połączenia sztywne, do bardziej złożonych stanów takich, które obserwujemy w mózgu i gdzie już nie ma tych sztywnych połączeń. Raz się to pobudza, raz tamto. Te funkcjonalne połączenia inaczej wyglądają niż strukturalne, prawda? I to jest jedno i drugie, czyli badamy zarówno konektomy strukturalne, tego co się z czym łączy fizycznie, jak i to, gdzie się przesyła informacja, czyli konektomy funkcjonalne tego, co się w mózgu dzieje, jest to pewna inspiracja do budowy nowych systemów. No i właśnie w ten sposób powstaje to społeczeństwo umysłów w oparciu o zbiory różnych takich funkcji elementarnych, prawda? A potem możemy mieć społeczeństwo mózgów różnych, czyli całą grupę ludzi czy instytut, który rozwiązuje złożone problemy. No dobra, myśmy trochę w tym grzebali, ale nie mam czasu Państwu opowiadać o tym, cośmy robili. Różne rzeczy dotyczące właśnie Transformation Based Learning, obecnie bardzo modne, wyszukiwania nowych cech i innych rzeczy. Tutaj jest link do prac, parę książek udało się nawet opublikować na temat Meta Learning. To poszło oczywiście w swoim kierunku przez ostatnie 10 lat. No i może parę słów o tym, co z tego wynika dla nauki. Czyli tego, co nas najbardziej interesuje. No, możemy być wspomagani przez te systemy na każdym etapie. Z jednej strony analizy literatury, z drugiej strony projektowania eksperymentów, przeprowadzania eksperymentów, interpretacji danych, jak i wreszcie pisania samych publikacji. I jak to napisano w artykule Science kilka lat temu, cybernaukowcy zamierzają pozbyć się ludzkiej intuicji. No, to, że potrafimy już w tej chwili robić intuicję sztuczną, to jest fakt i co nas ogranicza w odkrywaniu nowych rzeczy. Do tego, że jest strasznie dużo pytań, jakie można zadać, bo jest mnóstwo czasopism i mnóstwo artykułów. Ponad 2 miliony artykułów w 30 tysiącach czasopism co roku, na przykład w ubiegłym roku 74 tysiące covidowych prac w PubMedzie się pojawiło, prawda? Rozwijanie nowych hipotez. No, jeśli mamy różne cząsteczki, które mogą służyć jako leki, to się okazuje, że można ich tam skonstruować 10 do 63 potęgi. No, niewyobrażalnie dużo, prawda? A nasza wiedza jest tutaj no, niezwykle uboga w porównaniu z tak ogromną liczbą różnych możliwości, prawda? Są różne problemy z reproduktywalnością w nauce, a w szczególności w naukach społecznych, prawda? Powtarzanie eksperymentów często się kończy innymi wynikami. Jest bardzo szereg bardzo oryginalnych prac w tej chwili. Jak to się dzieje i statystyka często ukrywa te indywidualne różnice. Trudno jest to przeskalować i w związku z tym zrobić coś z tego praktycznego, ale jest dużo w tej chwili narzędzi, które mają za zadanie przyspieszenie tego projektu. Na przykład w Systems Biology Institute w Tokio robi się takie narzędzia, które nazwano Garuda i ICM warszawski się przymierza do tego, żeby je zainstalować u siebie, gdzie są właśnie, no, głównie się skupiają na biologii systemowej i takich molekularnych zagadnieniach, ale w każdym razie mają wspomaganie na różnym poziomie, prawda? Jest też taki LabWorm List of Tools, taka lista przydatnych narzędzi, które służą do wspomagania różnych etapów odkrywania. IBM mówi o tych właśnie przyspieszonych odkryciach, czy Accelerated Discoveries, prawda? Ale głównie się skupiali na opracowywaniu nowych materiałów, bo firma produkuje dużo chipów i w związku z tym to jest im potrzebne. Jak twierdzą, jeśli chodzi o samą analizę tekstów, to nawet 1000 razy szybciej możemy to robić dzięki programom. Teraz mówią o tym, że właśnie same symulacje wykorzystywano, gdzie się wykorzystuje sztuczną inteligencję, to mogą być 2 do 40 razy szybsze, modele generatywne 10 razy szybciej się robi i różne podejścia do syntezy na przykład, prawda, cząsteczek 100 razy szybciej i tak dalej. Otóż
Duży postęp nastąpił dzięki temu, że ludzie nauczyli się analizować teksty i wyciągać z tego rzeczywiście wiedzę, która może być przydatna do tego, żeby określić, jakiego rodzaju wiedza w tekstach naukowych jest wartościowa i co możemy z nią zrobić. W 2018 roku Google przedstawił, ludzie z Google'a, taki system, który nazwali BERT, czyli Bidirectional Encoder Representations from Transformers, prawda? Który był uczony na ogromnym korpusie tryliona słów, prawda? I w związku z tym jest on uczony na ogólnym korpusie, a następnie można go wykorzystać do tego, żeby się nauczył czegoś konkretnego, na przykład tego, co jest interesujące dla ludzi zajmujących się analizą materiałów. I najpierw był angielskojęzyczny BERT w 2018 roku, ale już rok później był w 70 językach. I w związku z tym no, pojawiły się różne wersje takie dostępne też dla amatorów, aczkolwiek oni na początku powiedzieli, że nie chcą tego wystawiać, bo ludzie mogą za pomocą tego generować różne historie nieprawdopodobne i zrobić duże zamieszanie. Dość prosta technika, która polega na tym, że mamy zdanie i w tym zdaniu mamy na przykład the man went to the i tutaj jest maska, prawda? I teraz system, który się dużo nauczył, patrzy, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że różne tutaj się słowa mogą pojawić, prawda? No i na tym zbiorze skład takim ze Stanfordu, gdzie jest 100 tysięcy pytań, a system sobie już radził lepiej niż ludzie, jeśli chodzi o prawidłowe odpowiedzi na te pytania. To, co się dzieje w tej chwili właśnie, to jest no, takie eksponencjalne przyspieszenie, jeśli chodzi o robienie tych wielkich modeli. W 2020 roku właśnie wszelkiego rodzaju benchmarki zaczęły te systemy wygrywać. 11 różnych takich tekstowych, prawda, benchmarków czy testów, fajnie. No i teraz jak patrzymy, jak to się rozwijało, jeśli chodzi o złożoność, no to OpenAI wyprodukował model GPT-3, który miał już 175 miliardów parametrów. No w mózgu mamy 100 tysięcy miliardów połączeń, nie na darmo, bo jeśli ktoś ma tylko 10 tysięcy miliardów połączeń, nie 100 tysięcy, to naprawdę prochu nie wymyśli, prawda? Można się pobawić tym modelem GPT-3 i historyjki sobie robić i jakieś gry tam robić. W każdym razie wydawało się, że to jest zupełnie niesamowicie złożony model, a tymczasem w tym roku Google przedstawił miesiąc temu Switch Transformer, który ma 1,6 tryliona parametrów, czyli 1600 miliardów parametrów. I to jest taki model dość rzadki w dodatku, także nie jest to tak, że to są parametry, bo się wszystko ze wszystkim łączy, prawda? Niesamowita złożoność, no i dlatego zaczęli ludzie mówić, z tych dużych firm w szczególności, że jesteśmy w tej chwili w takim okresie, gdzie odkrycia będą robione przez communities, czyli nie przez indywidualnych ludzi, ale przez całe grupy takie. Najpierw było indywidualne, potem instytucjonalne, potem był partnership, czyli jakieś konsorcja, a teraz mówią o tym, że są otwarte, otwarta współpraca się robi. No i przykładem tego, jak zaraz zobaczymy, jest ten COVID-19, prawda? Gdzie no, powstała taka społeczność otwarta pracująca nad zadaniem. W ramach tego zrobiono takie wyzwanie, które nazywano Jedi Challenge, bardzo ładnie. No i w pierwszej fazie już zdołano przeanalizować 54 miliardy różnych cząsteczek, które się mogą nadawać jako leki covidowe. Dużo rzeczy się w tym kierunku będzie działo, ale już sporo można zobaczyć od 2019 roku na przykład. Różne techniki analizy tekstów, w szczególności w material science, prawda, czyli w analizie materiałów, zaczynają się pojawiać artykuły w Nature i takie metody nie wymagające treningu czy nadzoru, takie, które się nauczyły właśnie same na tych licznych artykułach, pokazały, że tak naprawdę to, co ludzie odkrywają, to można było znaleźć już przez wiele lat, czy wiele lat wcześniej w artykułach, w czasopismach, prawda? I akurat prace dotyczące nowych katod, elektrochemiczne, własności różnych takich daje się odkryć, czy zasugerować kierunki i interesujące
możliwości. Tego jest dużo. Ja tu Państwu kilka rzeczy wypisałem właśnie, które głównie w 2020 roku ostatnio się tego namnożyło, ale to właśnie pierwsze prace z 2018 roku są na temat chemii, materiałów i tak dalej. Kiedyś żeśmy sami napisali wieki temu o sieciach neuronowych w rozwiązywaniu problemów w fizyce i chemii w Computer Physics Communications, ale to było naprawdę wieki temu, a w tej chwili to zupełnie inaczej wygląda. No i na koniec parę słów chciałem Państwu powiedzieć o tym, że również zaglądamy do mózgów. Jesteśmy ciekawi, czy uda nam się lepiej zrozumieć, jak to działa i te inspiracje przenieść do tego, co jest. Rozumiemy mniej więcej, na czym polegają myśli. To są takie koherentne stany aktywacji, które sprzęgają ze sobą różne obszary. Żeby coś rozwiązać, to cały mózg musi pracować, nie ma jednego miejsca. Że w tej chwili coraz lepiej wydaje się, że ludzie są w stanie odkrywać różne takie specyficzne struktury w sygnałach, czyli fingerprinty, jak to nazywamy, aktywności mózgu, która mówi, te regiony są aktywne, te sieci są aktywne i to realizuje specyficzną funkcję. Tutaj na przykład mam coś takiego, co jest kombinacją NIRS-u, czyli takich optycznych metod w podczerwieni, gdzie elektrody, optody tak zwane, świecą i patrzą, co się z krwią dzieje, jak i właśnie odczytywania tych stanów bezprzewodowo za pomocą EEG i NIRS-u można przekazywać takie informacje. Ta firma w Austrii takie rzeczy, takie zabawki robi. Ludzie są w stanie wyciągnąć z tych sygnałów mierzonych w EEG nie tak dobrze, ale jeśli mamy siateczkę na mózgu, o której ostatnio dużo mówi, czy elektrody zwłaszcza wkute, o której Elon Musk dużo mówi, to możemy za pomocą różnych tych, prawda, maszynowych, uczenia maszynowego, algorytmów takich, powyciągać informacje o tym, co ten mózg właściwie sobie tam myśli i chce. Na przykład, jeśli mamy sporo informacji o tym, jak wygląda aktywność obszarów wzrokowych mózgu, kiedy patrzymy na różne obrazy, to możemy wyciągnąć cechy z tych obrazów, nie korelować obrazu i tego stanu, ale obrazu i cech, które z tego stanu wyciągamy i następnie jak oglądamy nowy obraz, to generujemy sobie nowe cechy i sprawdzamy, czy one pasują do któregoś zestawu cech, które mamy. Może tam być 100 tysięcy, a żeśmy się uczyli na 100, prawda? Nagle się okazuje, że mamy generyczny system dekodowania tego, co mamy w mózgu, co sobie wyobrażamy. To można zrobić z mową, to można zrobić z obrazami, to można zrobić we śnie, więc może się zdarzyć, że będziemy mieli programy, które będą nam sny odtwarzać, jak już się zbudzimy, a ich nie pamiętamy. Jest mnóstwo prac pokazujących, jak neuronauki, czyli to, co się w mózgu dzieje, wpływa na algorytmy w sztucznej inteligencji. Również tych ludzi właśnie z Google DeepMind, UCL, z Oxfordu i innych takich czołowych miejsc, najbardziej znanych gości od sztucznej inteligencji obecnie, czy uczenia maszynowego. Mamy w tej chwili bardzo ciekawe prace, jak się nawkuwa tych trochę elektrod. 205 neuronów zaledwie monitorowanych. U małpy, to się okazuje, że z tych impulsów, które tutaj są, jesteśmy w stanie odczytać, co małpa widzi z niesłychaną dokładnością, bo widzicie Państwo tutaj, jak wyglądała twarz, a jak z impulsów się ją odczytuje, czyli mamy zakodowane te mentalne obrazy w aktywności mózgu i jesteśmy w stanie odczytać. No niestety wymagane do tego są elektrody. Elektrody chcą nam wstawić, jak zaraz zobaczymy, w każdym razie również sztuczna inteligencja pozwala ludziom z neuronauk zrozumieć troszkę lepiej, co tam się w tym mózgu dzieje, bo bez modeli takich, które mówią, no widzimy jakieś aktywacje, to niewiele możemy powiedzieć. Jest dużo pomysłów dotyczących właśnie tego, jak temporal difference learning czy inne takie podejścia pozwalają nam rozumieć, jakiego rodzaju przetwarzanie informacji zachodzi w mózgu. No i właśnie w szczególności te sieci funkcjonalne coraz większą karierę robią, bo widzimy tak, że jest gęsto połączona jakaś grupa taka neuronów czy obszary neuronów, które realizują różne funkcje, na przykład słuchowe, wzrokowe, dotykowe, różne takie percepcyjne, ale też sterowania, ale między nimi musi zachodzić wymiana informacji i ta wymiana informacji zachodzi dzięki temu, że te czołowe i ciemieniowe obszary przełączają się, jest taki switch, można by powiedzieć, czy flexible hub, to się tutaj nazywa, prawda? Czyli taki hub, przez który przepływa ta informacja, który decyduje o tym, co z czym będzie rozmawiać przy rozwiązywaniu różnych problemów.
Trochę udaje się nam to ugryźć, ale to ma wartość diagnostyczną, bo ile tej informacji przepływa, no to pokazuje, czy mózgi sprawnie działają, czy człowiek jest inteligentny, czy nie ma autyzmu, czy ma jakieś inne zaburzenia. No na przykład właśnie ludzie inteligentni to zwykle mają właśnie sprawnie działające to czołowo-ciemieniowe obszary, czyli przepływ informacji przód-tył. Natomiast no, ludzie, którzy nie wykazują się z większą kreatywnością, to głównie w obszarach zmysłowych widzimy ten przepływ informacji, prawda? Trochę już takich rzeczy wiadomo. Z naszych własnych eksperymentów, które Karolina Finc prowadziła, możemy powiedzieć, że kiedy obciążenie poznawcze, czy kiedy zadanie jest trudne, no to widać, jak się zaczynają różne obszary ze sobą bardziej komunikować. Pojawiają się takie duże bąble, prawda? Tutaj zwłaszcza w płatach czołowych, żeby wymieniać informacje, bo jest trudniejsze zadanie, prawda? I że trenowanie pamięci roboczej na przykład przez tam 6 tygodni powoduje, że się w ogóle zmienia struktura tej sieci. Mózg się cały czas zmienia, prawda? Komputery się nie zmieniały, ale neuromorficzne się będą wewnętrznie też zmieniać, jak się okazuje. No i możemy się bawić różnymi narzędziami pokazującymi, gdzie co się w mózgu, jak pobudza. I też robić symulacje pokazujące, jak to się pobudza. To są symulacje komputerowe, to są rzeczywiste sygnały pokazujące stany atraktorowe, czyli to, że są metastabilne stany przez krótki czas, jednakże jest sprzężenie tych różnych obszarów ze sobą i wtedy mamy tutaj na diagonali takie kwadraciki, to jest akurat w paśmie teta, ale to jest coś, co akurat aktywnie w tej chwili sami analizujemy. No jest próba symulacji całego mózgu na poziomie takiego modelu populacyjnego, czyli uśrednionych bardzo dużych obszarów. Są próby tego, żeby podglądać, co się w tych mózgach dzieje, zobaczyć, jaki jest ten przepływ informacji, a następnie wpływać na ten przepływ informacji, podając różne sygnały albo za pomocą neuromodulacji, czyli takich rzeczy jak TMS. Są próby wykorzystania tego do rozpoznawania różnych chorób, na przykład właśnie autyzmu, czy schizofrenii, czy ciężkiej depresji, czy ADHD. Po prostu różnie przepływa informacja w mózgu, kiedy tak się dzieje. No są próby wykorzystania EEG, to jest to, co próbujemy robić, żeby to samo robić. Są pierwsze implanty pamięci, wszczepiane głęboko do obszarów hipokampa, jak i też urządzenia takie, które hamują napady padaczkowe, kiedy widzą, że coś tam się w mózgu dzieje. To są rzeczywiście głęboko montowane urządzenia do mózgu, nie takie peryferyjnie do ucha czy do oka. No wreszcie są właśnie utopijne próby Maska i DARPy, żeby wszczepić człowiekowi 1 000 000 nanodrutów, dzięki czemu będzie można ten mózg kontrolować i przepływ informacji zmieniać. Pomysł internetu ciała, gdzie mnóstwo będzie różnych sensorów, które ze sobą będą komunikować się i będzie można monitorować stan naszego ciała, ale też wpływać na niego. No i perspektywy na koniec. Wszystko się naprawdę zmienia. Sztuczna inteligencja zmienia sposób uprawiania nauki. Wielkie firmy dominują. Wytrenowanie takiego modelu, jaki Google pokazał, to są dziesiątki milionów dolarów na sam prąd. Także to nie są żarty. To, co wczoraj było niemożliwe, jutro będzie codziennością. Zobaczymy systemy, które naprawdę inteligentnie z nami rozmawiają w telefonach i odpowiadają na pytania i będą rozumieć język. I to doprowadzi do autonomicznej formy sztucznej inteligencji i wkroczymy w ten siódmy etap, w którym będzie autonomiczna sztuczna inteligencja. Automatyzacja wielu rzeczy wymusi wielkie zmiany społeczne. Nie mamy pojęcia, jak się to wszystko rozwinie. Sztuczna inteligencja pewnie się mało będzie interesować, nie będzie chciała odziedziczyć Ziemi, bo Ziemia jej raczej do niczego nie jest potrzebna. Natomiast myślenie w światach wielowymiarowych jest dla nas trudne, więc wkrótce, tak jak w programach szachowych czy Go, zostawi nas daleko w tyle. Świadomość nie jest wcale takim wielkim problemem, jak filozofowie twierdzą i sądzę, że maszyny będą wkrótce twierdzić, że są świadome, bo dzieje się w nich pewien proces podobny jak w naszych mózgach. Technologie neurokognitywne nas też zaczną zmieniać przez te interfejsy mózg-komputer, implanty różnego rodzaju, które pozwolą nam przeżywać wirtualną rzeczywistość. Nie mamy pojęcia, co się będzie działo i to się będzie dość szybko działo. Także integracja mózgów z systemami sztucznymi może będzie stopniowo możliwa, aczkolwiek trudno mi się to wyobrazić naprawdę, jak to może być. No, nie wszyscy zauważyli, że się coś zmienia. Ludzie nadal uprawiają tańce, prawda, wokół różnych problemów. Tymczasem
No, próbowaliśmy zorganizować taki specjalny task force w ramach IEEE, to się nazywa IEEE Task Force Towards Human-like Intelligence. Co roku robimy konferencję już od 8 lat w różnych częściach świata, teraz będzie na Florydzie. No i właśnie, próbujemy rozwiązać te zagadnienia w ramach też takiej kooperacji, czyli w ramach naszej Symfonii Czwartej, która już się powoli będzie kończyć, jak i właśnie robiliśmy różne rzeczy w ramach tego naszego laboratorium, które się całkiem rozłożyło przez COVID. No, zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. W każdym razie, kto wie, czy nie napotkamy jeszcze takich robotów, które zrezygnują z naszych usług. Dziękuję. A, jeszcze chciałem na koniec powiedzieć właśnie, że w Europie powstały takie cztery wielkie centra doskonałości. Walczymy z naszym rządem, żeby w końcu coś zrobił. Cztery centra doskonałości, które są dobrym wzorem dla nas i jedno z nich, ja byłem jedną z osób oceniających ten wybór tych centrów, było 16 propozycji i to robiliśmy jeszcze w lutym ubiegłego roku, czyli dokładnie rok temu mniej więcej. Powstała taka grupa, która się zajmuje mediami, która się zajmuje rozumowaniem i właśnie no, podstawą sztucznej inteligencji, współdziałaniem człowiek-komputer, różnego rodzaju zastosowaniami przemysłowymi, no i trochę pieniędzy jest na taki networking. Rząd tymczasem ogłosił, że każdy się może zgłosić, prawda, do grup, które będą wspierały ministra w rozwoju sztucznej inteligencji. Po no, prawie 2,5 roku, od kiedy szum wielki Europa zrobiła, czyli ogłosiła, że będą duże pieniądze na to. Nic się nie dzieje, więc nie jesteśmy jako no, osoby zainteresowane rozwojem tej dziedziny jakoś optymistycznie nastawieni. Dobrze, to dziękuję Państwu w takim razie. Dziękuję bardzo, Łodku. Bardzo ciekawy wykład. No jest czas na dyskusję. Ja bym chciał, żeby jeżeli ktoś chce o coś zapytać, to żeby zgłaszał to albo na czacie, albo najlepiej podnosząc rączkę tutaj w WebExie. Zaraz sekundkę, bo ja nie widzę. O, okej. Okay. Andrzej Kowalczyk. Andrzeju. Włączam się. Piękny wykład, Władku, dziękuję bardzo. Mnie się przy tym pierwszym obrazku z człowiekiem i tymi karteczkami nasunęło pytanie, czy może być karteczka, że sztuczna inteligencja zwariuje i czy ta karteczka zostanie położona na podłodze czy na ścianie. Bo na przykład jakbyśmy wzięli sobie taki ten autonomiczny samochodzik, no to ten autonomiczny samochodzik może przejąć agresywne zachowania od naszej w wyniku ewolucji. Jak mu zajadą drogę, to może zacząć się rozbijać i tak dalej. No więc jak to wygląda? No nie ma żadnych zabezpieczeń, bo ona się sama rozwija, ta inteligencja. No tak, no ale to jest tak, że się sama rozwija na etapie, kiedy rozwijamy program, który ma sterować samochodem, ale jak już on jeździ tym samochodem, no to ma ograniczone możliwości uczenia się, nie wiem, pewnych nawyków, na przykład tego, że jechać do domu znaczy jechać w określone miejsce, no ale nie tego, żeby nabierać takich cech właśnie agresywnego kierowcy. To, że programy mogą zwariować, no to jest bardzo trudno określić, co to znaczy, że program zwariował. Jak wiemy, często nam programy wariują i wypisują zupełne bzdury. I to, takie rzeczy się na pewno mogą zdarzyć, prawda? Stąd właśnie no, no ta moja uwaga, że jeśli cokolwiek dopuszczamy do użytku, to musimy bardzo dokładnie wytestować produkt, prawda? Ale te produkty są skrajnie różne. No, jeśli mamy system do projektowania leków, no to mamy system do projektowania leków. To nie jest system do, nie wiem, profilowania ludzi, którzy następnie się buntują, że za dużo takich, a za mało takich sprofilował, prawda? Bo takie cały czas słyszymy różne głosy, że sztuczna inteligencja jest niedobra, bo czegoś nie zrobiła w sposób idealny.
A nie zwracamy uwagi, że ludzie robią ciągle rzeczy nie w sposób idealny czy daleki do idealnego. Także wyobrażam sobie, że możliwości uczenia się już takich aplikacji gotowych będą ograniczone. Na przykład, jeśli chodzi o samochody, to one będą nawzajem się mogły komunikować i pewnie w miarę uczyć się od siebie, a poprawiania pewnych funkcji, na przykład rozpoznawania tego, czy to, co widać w kamerze, to jest cień, czy to, co widać w kamerze, to jest jednak jakaś przeszkoda, przed którą się należy zatrzymać, prawda? Natomiast to akurat nie jest trudne, tego bym się nie bał, prawda? I właściwie to trudno mi sobie wyobrazić w tej chwili, żebyśmy, nie wiem, rozwinęli taką sztuczną inteligencję, która we wszystkie możliwe kierunki zaczyna sobie szaleć i no, robi się konkretne aplikacje do konkretnych celów, prawda? Odpowiedzi na pytania w telefonie będą tego typu, gdzie jest najbliższe kino otwarte, czy jak coś tam, prawda, zorganizować, jak gdzieś dojechać. No, tego typu pytania, które wymagają pewnego no, zrozumienia, wyszukania, owszem. Natomiast, nie wiem, no, pytania filozoficzne IBM Debater też rozważa, prawda? Natomiast to pytanie, czy jesteśmy w stanie to ograniczać? No, wielu ludzi sądzi, że może nie do końca, prawda? Że jeśli ma być w pełni autonomiczna sztuczna inteligencja, to możemy jej pozwolić na wszystko, ale to chyba tak nie jest. To nie wiem, na razie nie wydaje mi się, żeby jakieś takie zagrożenia wielkie się pojawiały, prawda? Ludzie po prostu robią złe aplikacje, a potem mówią, sztuczna inteligencja to zrobiła. To ja pamiętam, jak się zainteresowałem robotami w roku 82, profesor Ingarden mnie jakoś musiało wepchać współpracę tutaj z Apatorem, gdzie mieli proste roboty. No to można było przeczytać, robot zabił człowieka. No to prymitywna łapa, która się rusza tam i z powrotem. Człowiek podszedł za blisko i dostał w głowę. No dobra, to robot zabił człowieka i dlaczego nie słucha praw robotycznych Asimowa? To jest zupełna bzdura, prawda? Prawa robotyczne Asimowa wymagają bardzo głębokiego zrozumienia sytuacji. Dobrze, ale już się nie rozgaduję. Okay, dziękuję bardzo. Wiesiu Nowak. No oczywiście byśmy mogli tak do przyszłego czwartku sobie tutaj debatować o tej sztucznej inteligencji, ale ważne jest to, żeby być wzbogaconym nie tylko o ten panoramiczny i bardzo piękny obraz tego, co się dzieje w pewnych sferach nauki, na co ludzie wydają pieniądze innego niż systemy Patriot. Ja mam komentarz taki wielopoziomowy i może oczywiście ty rozwiniesz te złote myśli, które tu wygłoszę. No pierwsza złota myśl jest taka i uwaga moja jest taka, że z tą twórczością naukową to trzeba być bardzo ostrożnym i z tym optymizmem, dlatego że oczywiście może w dalekiej przyszłości coś takiego będzie, ale mimo wszystko jednak intuicja w takich zagadnieniach, które wymagają czasami błysku geniuszu, a czasami błysku matematyki, a czasami po prostu szczęścia, jest niezmiernie cały czas potrzebna i wyobrażam sobie, że będzie zawsze potrzebna. Trudno mi zrozumieć, że mógłby sformułować prawa Maxwella, jakiś robot, czy najlepszy program komputerowy, czy prawa ogólnej teorii względności Einsteina, czy na przykład sformułować prostą teorię grup. To sobie tego na razie nie wyobrażam, po prostu przekraczam. Sporo ludzi nad tym pracuje i naprawdę polecam, tam są dwie strony publikacji dotyczących odkrywania własności materiałów, które pokazują, że owszem, intuicja nasza jest ważna, bo niektórzy dostrzegają w tych publikacjach wcześniej pewne możliwości, ale maszyna to dostrzega szybciej i lepiej i nam w tym pomaga. Ale uwaga, mogę? Ja jeszcze drugą uwagę powiem. Druga uwaga jest taka garbage in, garbage out. I to jest sławne prawo, że po prostu trzeba danych. Jeżeli my robimy tyle wieloparametrowe, miliardy parametrów, no to ja sobie nie wyobrażam, że one mogą mieć tak zwaną wartość fizyczną. One mogą mieć wartość statystyczną, może jakiś sygnał się lekko wzmacnia, ale naprawdę wiele rzeczy ginie w szumie. Także to jest druga uwaga i tu możemy napotkać na zwykły problem EDX. Po prostu wzrost eksponencjalny pewnej liczby parametrów zabije wiele klas możliwych zastosowań, które nam się wydaje, że w prosty sposób da się przenieść. Tak jak ktoś niedawno tu wspominał na seminarium, proces długotrwały udoskonalania świecy nie doprowadzi do wynalezienia elektryczności. To jest bardzo dobre. Trzecia rzecz jest taka. Po kolei może, bo łatwiej jest odpowiadać po kolei, więc
Powiem tylko tyle, że te ogromne modele, które tam zawierają w tej chwili trylion parametrów z kawałkiem, się specjalizuje właśnie w konkretnych zastosowaniach, bo one mają bardzo dużą taką wiedzę ogólną o tym, jakie są struktury językowe, co się z czym łączy i w związku z tym pozwalają nam na głębsze wnioskowanie. Ale faktem jest, że rzeczywiście uczenie na śmieciach, takich jakich tam jest dużo, prowadzi do tego, że jest pewien chaos i dlatego właśnie dopiero wyspecjalizowane modele do czegoś się nadają. To, że jesteśmy w stanie użyć tego BERTa 3 na przykład, czy GPT-3 do odpowiedzi na 100 tysięcy pytań lepiej niż ludzie to robią, to pokazuje, że ma to pewną wartość i że no, jakoś to działa, prawda? Oczywiście ja, jeszcze żeby dokończyć. No poprzednio na przykład dodawanie tam paru procent szumów do obrazku powodowało, że nagle kategoria rozpoznawana się całkiem zmieniała. To jest ten szum. I z tym się udało walczyć całkiem sprawnie dzięki tym GANom między innymi. No właśnie odpowiem, jak to jest z tym criminals. Otóż parę procent criminals zostało źle rozpoznanych przez sztuczną inteligencję. Ja tutaj mam bardzo złośliwy i prosty komentarz. Po prostu ci ludzie byli niewinni. To możliwe. I 100% jest poprawnie rozpoznanych. Także zauważ, że jest jeszcze jedna sztuczka. Na całym topie tej sztucznej inteligencji istnieje funkcja celu. Dlatego, że tak jak ja to rozumiem, bez funkcji celu nic nie działa. Co innego jest gra go, ale też jest funkcja celu, to znaczy wygrać. Tak samo w foldingu jest funkcja celu. Człowiek niestety musi zdefiniować tą funkcję celu. Kiedy sztuczna inteligencja sama sobie sformułuje funkcję celu? Czy w ogóle te maszyny i roboty i całe to pole ma jakąś celowość? No ma, od lat 50. ludzie próbowali robić systemy matematyczne na przykład, które rozpoznają, że jest jakaś interesująca zależność, więc sobie ją zbadajmy, a potem z tego wynika inna. To naprawdę od lat 50. takie badania trwały, także to, że maszyna zacznie tworzyć po kolei no pewną kreatywność. Na przykład, jeśli posłuchasz tych symfonii, które skomponowała Aiwa, no to pytanie, jaka jest tam funkcja celu? Skomplikowaną symfonię skomponować, tak? No, coś cały czas wymyśla, jakieś struktury zupełnie nowe. Ona się oczywiście nauczyła z tego, co już ludzie wcześniej skomponowali, no bo każdy z nas się uczy na podstawie tego, co było wcześniej, prawda? Ale to, co mamy w głowie, to, co się ten ogromny system, prawda, GPT powiedzmy nauczy, no to następnie jest w nowy sposób łączone ze sobą, transformowane i powstają zupełnie nowe rzeczy. No i to się nazywało kalejdoskop, wiesz, takie komponowanie to był kalejdoskop. To można nieskończoność kombinatorycznie robić rzeczy. I teraz już jest ostatnia. Wiesiu, kończę pytania. Nie możesz zdominować, sorry. Ma jeszcze pytania, jeszcze cię wrzucam na koniec kolejki na razie, dobrze? No dobra. Przepraszam bardzo, Jacek Karwowski. Jacku. Moje pytania to zadał już Wiesiek, ale ja komentarz do tych kryminalistów chciałem zrobić. Otóż mówimy, tutaj jest bardzo groźny element w stosowaniu narzędzi sztucznej inteligencji, mi się wydaje, nadinterpretacja. Bo na czym polegało to rozpoznawanie tych kryminalistów? Otóż rozpoznawano ludzi, którzy siedzą w więzieniu, rozróżniano od tych, którzy w więzieniu nie siedzą. Oczywiście, że jeżeli ktoś siedzi w zamknięciu, to wygląda inaczej niż ktoś, kto jest na swobodzie. Tylko że powodem tej różnicy nie jest to, że on jest kryminalistą, tylko to, że jest zamknięty. To jest uwaga związana z nadinterpretacją. Natomiast uwaga związana z tą funkcją celu. Otóż do tej pory, jak ja rozumiem, sztuczna inteligencja to było narzędzie, którego rozwojem mogliśmy sterować. W tej chwili, z tego co Włodek powiedział, co ja zrozumiałem, stoimy na progu zupełnie nowej epoki. Mianowicie następuje coś, co odpowiada procesowi ewolucji. Ewolucja rozgrywa się w oparciu o funkcję celu, o której Wiesiek mówił. I teraz ewolucja jest jednym z najbardziej agresywnych procesów, jakie zachodzą. Otóż jeden gatunek wygrywa i to zwycięstwo polega na tym, że on eliminuje wszystkich innych, że on staje się dominujący. I teraz
wyzwanie, które stoi moim zdaniem przed ludźmi rozwijającymi sztuczną inteligencję, to jest takie skonstruowanie funkcji celu, żeby to nie była ewolucja swobodna, tylko żeby to była taka ewolucja, która służy naszemu gatunkowi, a nie taka, która będzie szła swoją drogą, no bo wtedy my przegramy to. To nie ma innego wyjścia. Po prostu sztuczna inteligencja będzie lepsza od naszej. To dać. Będziemy no w wielu obszarach, jak w celu będzie maksymalizacja inteligencji. No i to pytanie jest w zasadzie. No to jest rzeczywiście rozważane bardzo mocno. Na przykład właśnie jest taki przykład, że jeśli postawić jako cel robienie maksymalnie sprawnie spinaczy, to właśnie maszyna może doprowadzić do tego, to już Lem rozważał takie, prawda? Jakieś przykłady absurdalne. Może doprowadzić do tego, że zaczyna wszystko zamieniać w spinacze. Prawda? To jak swego czasu Mao Tse-tung postawił jako cel produkcję żelaza, czy stali, no to nagle zaczęli przekuwać lemiesza na stal, bo to było funkcją celu, prawda, i nie mieli czym ziemi uprawiać. I klęska głodu wielka nastąpiła. To są wszystko rzeczy, które ludzie bardzo mocno rozważają w tej chwili, jak doprowadzić, jak formułować funkcję celu, czy jak ograniczać to, czego się maszyna powinna uczyć, żeby się jednakże no, nie zaczęła uczyć rzeczy. Najbardziej właśnie się bałem, że zacznie się uczyć tych rzeczy, które wojsko je chce nauczyć, prawda? To, że robot Atlas, który jest naprawdę bardzo sprawny, dostał w tej chwili broń, którą się może posługiwać. No, jest wiele rzeczy bardzo niepokojących, jeśli chodzi o zastosowania wojskowe tego typu technologii. Natomiast co do tych więźniów, to jest duża dyskusja, co takiego widać na tych zdjęciach, prawda? I rzeczywiście prawdopodobnie jest tak, że ci więźniowie, ponieważ no, trochę inaczej wyglądają, może właśnie są bardziej smutni, może nie wiem, ale analiza tego, dlaczego tak się dzieje, czy próba zrozumienia, dlaczego te sieci neuronowe takie klasyfikacje podejmują, no to jest kwestia tego, czy jesteśmy w stanie stworzyć taką wyjaśnialną sztuczną inteligencję, jak to się określa, czy wyjaśnialne metody analizy obrazu. No i wiemy, że w przypadku człowieka nie. Prawda? W przypadku człowieka nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w jaki sposób my to robimy i gdzie tam w mózgu dochodzi do tego, na czym polega to, że ja rozpoznaję kogoś, co takiego się robi. To ja tego wewnętrznie nie jestem w stanie zrozumieć i komukolwiek to powiedzieć. Prawda? Czasami no jest tak, no widzę, że nie wiem, ktoś chodzi w sposób specyficzny, zwracam uwagę na jakąś cechę, prawda? Ale ogólnie rzecz biorąc, kiedy mamy do spełnienia jakieś takie zadanie percepcyjne, to za bardzo nie wiemy, jak to robimy. A tu mamy sieć, która ma mnóstwo parametrów. Coraz lepiej to ludzie analizują w ramach tego właśnie, co jest tą wyjaśnialną sztuczną inteligencją. To jest jedno z haseł, które Unia Europejska zaczęła stosować. Teraz wszyscy się zajmują też próbą stworzenia wyjaśnialnych modeli, a nie takich, które tylko robią sobie, co chcą. Ale właśnie, kto wie, czy to jest w ogóle możliwe i kto wie, dlaczego akurat to rozpoznawanie twarzy tak działa, prawda? Okej, okay, dziękuję. Teraz widzę pani Karina Mroczyńska. Tak, dzień dobry, bardzo dziękuję za wykład. Jestem doktorantką Wydziału Chemii. I tutaj ostatnio w trakcie zajęć pojawił nam się taki ciekawy problem a propos sztucznej inteligencji. Tak wracając też do tych karteczek, które były na początku i do symfonii, które sztuczna inteligencja tworzy. Jak to wygląda, czy orientuje się Pan, jak to wygląda w sprawie praw autorskich? Bo jednak z definicji prawa autorskie jakby przylegają tylko do tego, co stworzy człowiek. A tutaj mamy coś, co tworzy jednak komputer, więc... To jest mój problem również, bo ja się bawię tą AIW-ą, bo ją można wykorzystać, jeśli Państwo wejdziecie na jego stronę i zrobicie sobie sami, skomponujecie jakiś krótki utworek MIDI, to ona nam robi orkiestrację, dodaje harmonię, różne rzeczy fajne dodaje, więc ja tutaj mam taki instrument i na tym instrumencie robię sobie różne kompozycje, ale chciałbym je rozbudować na orkiestrowe właśnie.
pytanie, czy w związku z tym ja jestem głównym autorem, czy głównym autorem jest już Aiwa. No ona jest członkiem tego ich sekamu całego, czyli to, takiego ZAIKS-u, prawda? I te publikacje, które tam są, nie wiem do kogo są przypisane. Czy są przypisane do zespołu, który rozwija to oprogramowanie? Formalnie one są przypisane do Aiwy. Ale jak to jest prawnie, to nie wiem. Będziemy mieli w marcu teraz konferencję pod tytułem Legal Tech, na którą mnie zaproszono i ma być podobno 200 prawników, którzy się zajmują tymi technologiami, aspektami prawnymi technologii nowych, więc ciekaw jestem, może się coś dowiem. Ale na razie to nie potrafię wiele powiedzieć. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiesiu, jesteś tam jeszcze? Bo jedno pytanie jeszcze, bo przepraszam, że ci przerwałem, ale... Absolutnie rozumiem, przerwałeś mi słusznie, nie było to inteligentne zadawać za dużo pytań. Chciałem tylko na końcu może zauważyć, bo to nie jest pytanie, tylko komentarz, że to wszystko działa na prąd. W związku z tym pytanie do Włodka jest takie, czy naukowcy znają systemy, które też można nazwać sztuczną inteligencją, a które nie są oparte na prąd. Nie ma prądu, a i tak jest coś inteligentnego. Poza człowiekiem oczywiście, czy szympansem, czy kotem. Druga rzecz jest związana z tym, nie biologiczne systemy, nie na prąd. Czy ta nazwa jednak nie powinna być radykalnie zmieniona? Dlatego, że ja czuję, że to psuje. To są w zasadzie dwa problemy rzeczy. Tak. Nie, no to jest za późno niestety. No, jak mówiłem, do 2000 roku sztuczna inteligencja to były te systemy regułowe, to była taka zwerbalizowana sztuczna inteligencja. Ja jeździłem na konferencję uczenia maszynowego czy sieci neuronowych, no i tam nigdy nie było ludzi od sztucznej inteligencji. Nagle się okazało, że analiza obrazów pozwala, no zrobiła się bardzo modna i prasa, media zrobiły z tego sztuczną inteligencję i teraz wszyscy myślą, że sztuczna inteligencja to jest analiza obrazów jakaś taka, a o tej klasycznej to już prawie zapomnieli. Wszystkie książki, które teraz się publikuje, to mają w większości właśnie uczenie maszynowe, sieci neuronowe, a sztucznej inteligencji tam prawie nie widać. A klasyczny podręcznik sztucznej inteligencji Norwiga i Russella, gruba książka, taka na 800 stron, to nie wiem, chyba wyjdzie z użycia w ten sposób. No, to co do tego, czy są jakieś niebiologiczne i nie zasilane prądem systemy sztucznej inteligencji, to nie słyszałem, żeby to coś się takiego dało zrobić. I jeśli one są, są takie rzeczy jak blob. Czyli prawda, różnego rodzaju śluźnice takie w biologii, prawda? I to podobno ma, to się potrafi rozwijać, rozmnażać, komunikować, rozłazić na szerokie strony, a to jest dość prymitywny taki wielokomórkowy organizm, w których jest jakaś. Dużo ludzi to bada ten blob cały, te śluźnice całe, ale to jest biologiczne, prawda? Natomiast takie całkiem biologiczne. Nie wiem, na czym to mogłoby polegać. W kosmosie może gdzieś istnieje, ulema na pewno. Okej, okay, dobrze. To jeszcze mam tutaj ze dwie osoby, przynajmniej Borys Ośmiałowski. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem, przepraszam, opuszczę rączkę. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jestem drugi raz na pana profesora wykładzie. Jestem chemikiem, organikiem. I różne czakry mi się w głowie otwierają zawsze do pana wykładu. A teraz do pytania. Zastanawiam się, czy były eksperymenty, które bazujące na sztucznej inteligencji, które bazując na pewnej wiedzy o przeszłych wydarzeniach były w stanie opisać obecny stan jakiegoś systemu czy miejsca? No nie, no przewidywanie przyszłości to jest rzecz, którą ludzie robią, zwłaszcza w systemach finansowych różnego rodzaju. Jest nawet w tych wielkich projektach flagowych Unii Europejskiej, to był jeden projekt, który w końcu nie został zatwierdzony, ale nazywał się The Global Earth Simulator, czyli globalny symulator tego, co się dzieje na Ziemi, gdzie sporo oczywiście rzeczy, bo sztuczna inteligencja, czy raczej uczenie maszynowe jest tu chodzeniem na skróty, prawda? Czegoś żeśmy się nauczyli i w związku z tym, podobnie zresztą jak w chemii, jest taki system teraz na Politechnice Łódzkiej, który oni tam strasznie lansują, że on przyspiesza obliczenia. No to jest taki częściowo właśnie oparty na uczeniu maszynowym, na FPGA zrobionym.
No to ludzie jak najbardziej próbują przewidywać to, co to będzie w przyszłości, prawda? No, no z tego, czym my się zajmujemy, przewidywanie oczywiście tego, jak się będzie rozwijać aktywność mózgu, kiedy się pojawia jakaś tam, czy jakiś bodziec pojawia, prawda? No, ogólnie rzecz biorąc właśnie badanie szeregów czasowych, czyli właśnie tego, czy czegoś się możemy nauczyć z przebiegów czasowych, co do tego, jak będzie przyszłość wyglądać, no, to jest bardzo wiele, chyba że chodzi pan o jakąś bardzo specyficzną. Tak, chodzi o bardziej specyficzny układ. To znaczy, to było na dużym stopniu ogólności moje pytanie, ale chodzi o to, czy te metody, które już zakrawają o pewną intuicję, bazujące na ogromnej wiedzy i masie danych, są w stanie na przykład przewidzieć, byłyby w stanie przewidzieć to, że załóżmy Maria Goeppert-Mayer w 1931 roku dała podstawy do absorpcji dwufotonowej, takie matematyczne, a w 90 roku, dopiero 60 lat później, powstał pierwszy mikroskop bazujący na tym zjawisku. No tak, no tak, nie, no to chyba jest zbyt subtelne. Oczywiście jest coś takiego jak tylko odkrywanie praw naukowych, prawda? Gdzie ludzie mówią tak, no mając te dane, które miał Kepler, czy można by odkryć prawa Keplera, czy jakieś inne, no to dużo takich się rzeczy robi, prawda? W fizyce cząstek elementarnych jest dużo takich, to odkrywanie praw naukowych to robił właśnie Herbert Simon, ale też z naszym kolegą Jankiem Brzydkowem długą pracę na ten temat napisali. No ale to nie wyszło poza takie proste rzeczy stosunkowo. Wtedy nie wyszło, ale wtedy nie było tych narzędzi, prawda? A teraz są zupełnie nowe narzędzia, możliwości, więc wyobrażam sobie, że może tutaj też nastąpi jakiś większy postęp, ale właśnie, no, no, nie jest tak, że możemy przewidzieć przyszłość bardziej odległą jakoś precyzyjnie, prawda? Bo to właśnie zależy od tego, czy człowiek, który ma owszem intuicję, akurat wpadnie na to, co by nasunie rzeczy na myśl, co jest zupełnie nieprzewidywalne. Można tak jak w przypadku tych prac na temat materiałoznawstwa, czy właśnie własności materiałów, zobaczyć, że właściwie to, co ludzie teraz robią, to było przed laty już gotowe, tylko nikt tego nie zauważył, prawda? Że wskazówki, że to warto robić, no to w tej ogromnej masie literatury gdzieś tam siedzą, prawda? I stąd wartość tych, i to tylko, że na podstawie tego, że tam to było, przewidzieć, kiedy to się pojawi, to tego nie potrafimy zrobić, bo to po prostu masa ludzi, która zagląda i jednym to przyjdzie do głowy, innym nie, bo są do tego przygotowani. Pewne rzeczy są nadal nieprzewidywalne, na szczęście. Na szczęście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Romek Ciuryło pojawiał się w międzyczasie. Romku, jesteś tam? Jestem. Właśnie w zasadzie chciałem właśnie nawiązać do tego, co Władek mówił przed chwilą, bo to wskazuje na to, że w zasadzie to, do czego my wykorzystujemy intuicję, to te takie powiązania często dość odległych rzeczy od siebie i możemy pewne doświadczenia wykorzystać, to w gruncie rzeczy przy tych układach, które zaczynają być dużo potężniejsze od naszego umysłu powoli, oznacza, że w pewnej perspektywie, pewnie jeszcze to nie dotyczy mnie albo naszych studentów, ale studentów, naszych studentów, niestety może już to dotyczyć, że tak naprawdę powinniśmy się śpieszyć z odkryciami naukowymi, bo za chwilę... Tak, nie będzie to... Te urządzenia będą potężniejsze, nie? I chciałem się zapytać, czy w tej chwili są jakieś szacunki, bo ja rozumiem, że tak naprawdę to są z punktu widzenia tych najpotężniejszych rządów wręcz strategiczne sprawy, dlatego że ten, kto wygra ten wyścig, będzie miał gigantyczną przewagę nad pozostałymi, nie? No stąd ta panika w Unii Europejskiej, gdzie powiedzieli, że tak jak kiedyś maszyna parowa, tak teraz właśnie sztuczna inteligencja to jest technologia, która wszystko zmienia i będzie to decydować o przyszłości, o tym, jak będziemy żyli i tak dalej. I że trzeba tam pompować pieniądze. Amerykanie robią to samo, zwłaszcza przez te ogromne firmy. Chińczycy robią to samo. No, jest pewna panika taka. Natomiast
Jest sporo bardzo utopijnych projektów. No właściwie mnóstwo ludzi się na to rzuciło. I teraz, jeśli popatrzymy na to, jak długo trwało, no, zanim pojawiło się AlphaGo Zero, no to naprawdę w ciągu roku, od kiedy było AlphaGo, które wygrało już, prawda, z Lee Sedolem, mistrzem koreańskim, w ciągu roku od programu, który był ręcznie karmiony wiedzą z podręczników, tak jak się, nie wiem, szachiści uczą, tak się gogiści, że tak powiem, uczą, prawda? I ten program ręcznie karmiony tą wiedzą, nagle okazało się, że w ciągu roku przegrywa 100 do 0 z programem, który się sam uczył, grając tylko ze sobą. I w związku z tym bardzo trudno byłoby nam przewidzieć, co będzie możliwe za rok czy dwa, dlatego że takie skoki się zdarzają ciągle, prawda? Odkrycie tego algorytmu GAN, no, dość prostego w końcu pomysłu, w roku 2014 spowodowało taki zalew różnych właśnie tych fake news, tych wideo, tego co się, no zupełnie sobie nie wyobrażaliśmy, że możemy zrobić, prawda? Więc jakbym miał przewidywać, co się stanie za 10 lat, no to naprawdę w tej chwili nie mam pojęcia. Ja nawet mam jakieś takie bardzo stare tam prezentacje dotyczące tego, jak się wyobrażamy sobie, że się będzie sztuczna inteligencja rozwijać, ale w tej chwili to już zupełnie sobie nie wyobrażamy. Okay. W jeden dzień może się wszystko zmienić. No. Dobrze, jeszcze widzę dwie osoby przynajmniej. Ja też mam pytanie, ale nie wiem, czy zdążę. Marcin Witkowski. Polecam, może jeszcze powiem, mojego flipboarda, bo na mojej stronie jest taki link do flipboarda i tam są ciekawostki i nowości, które są, dziennie prawie się nowe, bardzo ciekawe rzeczy zjawiają. I już proszę. Ja tylko szybki komentarz na temat praw autorskich AIWY. Otóż wszedłem właśnie na stronę AIWY. Znalazłem informację, że w wersji darmowej prawa autorskie należą do AIWY. Natomiast jeżeli zapłacimy 33 euro miesięcznie plus VAT, wtedy prawa autorskie są nasze. A, ale to chodzi o tą aplikację, której ja akurat korzystam, prawda? Która pozwala nam rozbudować te nasze kompozycje, prawda? Natomiast to, co ona skomponowała, czy to, nie wiem, z jej pomocą zostało skomponowane, można by powiedzieć, no to nie mam pojęcia, do kogo tam prawa autorskie należą. To, co te 200 kilkadziesiąt kompozycji, które jest wpisane w SECAM w tej chwili, prawda? To jest trochę inna sprawa. No i Jacek Karwowski jeszcze. Jacku, mikrofon chyba. Niechcący włączyłem wideo zamiast mikrofonu. Już. To jest dobrze. Krótki komentarz na temat przewidywalności. W zasadzie cała fizyka to jest nauka o tym, jak przewidywać przyszłość. No i słynny demon Laplace'a to był właśnie taki stwór, który jeżeli będzie wystarczająco skomplikowany i miał wystarczająco dużą sieć, to całą przyszłość przewidzi. I taki laplasowska sztuczna inteligencja, no to mogłaby przewidzieć, co zechce. No ale potem myśmy się dowiedzieli, że istnieje coś takiego jak chaos, istnieje coś takiego jak mechanika kwantowa i że ta przyszłość obojętnie, czy przez sztuczną inteligencję, czy przez naturalną, czy przez jakąkolwiek, jest przewidywalna w pewnych granicach. No i to tylko taki komentarz krótki. No ja się zgadzam, ale Akurat to, że świat się zmieni drastycznie, to możemy przewidzieć. To na takim stopniu ogólności. Dobrze, a Włodku, może ja zadam jedno pytanie, bo mam więcej, ale tylko jedno. Słuchaj, czy mógłbyś wskazać jakiś taki spektakularny sukces tej sztucznej inteligencji, w sensie jakiegoś przydatnego, ja mówię przydatnego dla prostego człowieka albo dla naszego rządu, tak, do którego nie możesz dotrzeć? Przykład taki, który by przekonał, że inwestujmy w tą sztuczną inteligencję, tak? Nie tam, że wygrało się w szachy, czy tam Go, coś tam, albo w, nie wiem, rozpoznawanie twarzy, tak? Chociaż no to akurat może być dobra rzecz, tak? Ale coś takiego gwoździa, takiego, którego w dyskusji mówisz, patrzcie, warto.
No to jest ciekawe pytanie rzeczywiście, ponieważ tych aplikacji jest strasznie dużo różnego rodzaju. No to, że właśnie transport ciężarówek w Stanach Zjednoczonych przenosi się w tej chwili zupełnie na zautomatyzowane systemy, prawda? A tam 10 milionów ludzi w transporcie pracuje. No to jest pewien szok. W Europie jest dużo gorzej, bo mamy drogi takie jak w Polsce albo w innych krajach, gdzie nie jest tak łatwo kierować ciężarówką jak na amerykańskich autostradach, prawda? Więc to jeszcze trochę potrwa. A z innych rzeczy myślę, że aplikacje, które będziemy mieli takie zdrowotne różnego rodzaju, ale też telefoniczne, no w szczególności właśnie no cała duża działka zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce medycznej. No to pokazuje, prawda, że w tej chwili ludzie są w stanie zrobić dużo lepiej niż eksperci, nie wiem, rozpoznawanie różnych obrazów radiologicznych, prawda? Radiologia prawdopodobnie nie ma wielkiej przyszłości. To, że będziemy mieli komunikatory, że będziemy mówić w jednym języku, który już mamy w tej chwili, ale będziemy mieli dużo lepsze, prawda? Mówimy po polsku, on mówi po angielsku i w związku z tym, czy będą szkoły językowe, nie wiem. Być może, że za 10 lat się okaże, że nikt się już nie chce uczyć tych języków, no bo będzie miał tak jak nikt już nie chce pamiętać drogi, bo ma GPS, prawda? To tego typu zastosowań widzę dużo. To właśnie te wszystkie systemy takie w telefonii, które pozwalają nie tylko sterować głosem, ale odpowiadać na mnóstwo różnych pytań, to mnóstwo rzeczy się takich porobi. Można by rzeczywiście próbować zrobić taki ranking hitów, że tak powiem. To jest coś, na czym może pomyślę. Okej, dziękuję bardzo. Ja myślę, że powinniśmy kończyć. Znaczy ci, co chcą, to oczywiście mogli się wyłączyć. To jest też zaleta tutaj takiego zdalnego uczestnictwa. Mieliśmy ze 140 osób, teraz jest poniżej 100. Młotko, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za bardzo ciekawy wykład i dyskusję po nim. I wszystkim, którzy uczestniczyli w wykładzie, też bardzo dziękuję i do zobaczenia na kolejnych. Dzięki wielkie. Do widzenia. Okej, do widzenia, dziękuję.